bliżej mikrofonu. Dziękuję, że przyszliście, bo dzisiaj jakby nie było, jest Dzień Kobiet. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale mimo to widzę, że wszyscy czujemy, że trzeba coś zrobić, trzeba walczyć o nasze prawa, póki nie jest za późno. Chciałam powitać serdecznie wszystkie kobiety i mężczyzn, którzy chcą z nami zaprotestować, zamanifestować przeciwko temu, co się dzieje. Witam przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Partii Razem i osoby, członków i sympatyków KOD-u. Dziękuję, że przyszliście. Dlaczego protestujemy? Protestujemy przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko pigułki Dzień Po, która jest w tym momencie zakazana. Chcemy, aby konwencja była przestrzegana. Chcemy, by traktowano nas na równi z mężczyznami i nie obrażano, co w tym momencie ma miejsce. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Kochane i kochani, kobiety i mężczyźni, panie, ale nie powiem panowie, bo wiecie, jak się to kojarzy. Nie będę. Dzień jest wyjątkowy, dzień jest szczególny i moment jest szczególny i na pewno każda z nas chciałaby spędzać ten czas, to popołudnie w gronie najbliższych. Tych, których my kochamy, tych, którzy nas kochają. Ciesząc się tymczasem, jesteśmy w jakimś sensie na froncie. Damy radę! Damy radę! Paradoksalność tej sytuacji na tym polega, że oni podejmują decyzje, ale konsekwencje niejednokrotnie ciężaru całego życia, dramatu, traumy ponoszą kobiety. Nie ma zgody na takie metody. 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 Dokonuje się na naszych oczach reforma. No, widzicie państwo ten wielki cudzysłów, który ujęłam to słowo. Reforma edukacji. Dokonuje się reforma, znowu cudzysłów, tego wychowania do życia w rodzinie, którego częścią jest właśnie edukacja seksualna. I proszę państwa, nie opiera się ona w programach szkolnych, tych planowanych, na autentycznej wiedzy, naukowej wiedzy, na faktach. Tam jest ideologia. Edukacja, nie indoktrynacja. Edukacja, nie indoktrynacja. Edukacja, nie indoktrynacja. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję za przyjście tutaj, bo wobec tego tumiwisizmu i obojętności, które mamy w społeczeństwie polskim wobec tego, co się dzieje, to jest bardzo ważne, że jesteśmy tutaj razem. I to jest nasza nowa, współczesna solidarność! 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 Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! I powiem wam, że przeczytałem o was, że jesteśmy wszyscy lewackimi feministkami. Więc jeśli walka o godność kobiet, o prawa i wolność w ogóle człowieka w XXI wieku jest lewackim feminizmem, to tak, wszyscy jesteśmy lewackimi feministkami. Nie może być tak, że pigułce Dzień Po decydują faceci, którzy biorą godzinę pigułkę przed.
Proszę Państwa, ci ludzie, którzy nami rządzą, to są konserwatyści. I oni się dobrze określają, że są konserwatystami, bo oni zostali w swoich poglądach w XIX wieku, albo nawet jeszcze dalej w średniowieczu. Mówimy nie dla takiego konserwatyzmu. Społeczeństwo idzie do przodu, technologia idzie do przodu, a oni pozostali z myślami i z mentalnością daleko w tyle. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma zgody! 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 A teraz uwaga, skupienie, bo będzie taki kilka myków. Próba waszej czujności. Czy chcecie na ministra zdrowia profesora Chazana? Nie! A teraz skupienie. Teraz skupienie. A czy chcecie wyciąć partię panów? Tak! A czy chcecie wolności? Tak! A propos wolności, teraz powiem bardzo ważne słowa. Bo wobec tego, co się dzieje w kraju, umyka nam najważniejsze. Zmieniany jest ustrój państwa. Mamy właściwie zablokowany Trybunał Konstytucyjny. A jeśli Trybunał Konstytucyjny jest zablokowany, to nasza konstytucja, która określa nasze prawa, wolności jako jednostki, jako obywateli, właściwie jest tylko zbiorem pobożnych życzeń, jest tylko papierem z nadrukiem. Jeśli nie ma niezależnego ciała w postaci Trybunału Konstytucyjnego, który określa, która ustawa jest zgodna z konstytucją, a która nie, to mamy martwe państwo. Do tego dochodzą bardzo ważne zmiany w sądownictwie. Jesteśmy 40-tysięcznym miastem. Zobaczmy wokół siebie, jaka garstka nas tutaj przyszła. Ja mam gorącą prośbę, aby każdy z nas, który tutaj jest, wrócił swoje środowisko, do swoich domów, do swoich rodzin i uświadomił tym, którzy nie wiedzą, nie rozumieją, którzy po prostu nie mają wizji, co się dzieje, jak się dzieje, jak jest traktowana kobieta, jak jesteśmy my traktowani. Żeby wrócił i żeby powiedział to, co my tutaj mówimy, co my czujemy. Może takim sposobem następna manifestacja będzie w dużo większym gronie. Natomiast to, co się stało w edukacji, to, że bez pytania, gdzie 80% w szkołach średnich jest jednak pani nauczyciele, nikt nie pytał się ich o zdanie. Proszę Państwa, nikt nie pytał się dzieci o zdanie tak naprawdę. Nie były przeprowadzone żadne konsultacje. Tak jak mówię, 80% tych nauczycieli to są kobiety. Po prostu ten rząd gardzi kobietami. I tak jak mówię, tego typu polityka, wspomagana niestety przez Kościół, i to bardzo mocno, jest skandalem. I myślę, że drogie panie, oni sami doprowadzą do tego, podobnie jak doprowadzili do tego, że wszystkie państwa europejskie wybiorą Tuska poza Polską, co jest hańbą i wstydem tak naprawdę dla nas wszystkich, chociaż my za to nie odpowiadamy. I tak samo doprowadzą do tego, że kobiety wygrają. Dziękujemy im bardzo, że potrafili zjednoczyć kobiety, bo nikomu by się to tak bardzo nie udało jak Jarosławowi Kaczyńskiemu, ojcu Ryzykowi i paru innym filozofom, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy razem. Ja, drogie panie, uważam, że Czemu ręce wyciągasz do mnie? Co mnie chwytasz za kurtkę? Czemu ręce wyciągasz? Proszę się uspokoić. To niech mnie nie wytyka, człowiek.